Po co piłkarzom trening mentalny? Cześć, witaj. Ja nazywam się Antoni Mielecki i jestem trenerem mentalnym piłkarzy. Jeśli również ciekawi Cię ten temat i fascynuje, po co piłkarzom właśnie trening mentalny, kontynuuj oglądanie tego materiału do samego końca. Więc jak? Jesteś gotowy? Lecimy! Nareszcie, nie mogłem się już doczekać, wracamy po przerwie do regularnych odcinków Mentalnej Ligi Mistrzów. Bez względu na to, czy jesteś profesjonalnym piłkarzem, zawodnikiem, który jest w drodze do osiągania sukcesu swojego piłkarskiego, czy jesteś rodzicem młodego zawodnika, który pragnie odnieść sukces w piłce nożnej, czy może jesteś trenerem, po to właśnie dzisiaj ten odcinek na Mentalnej Lidze Mistrzów, po co piłkarzowi trening mentalny? Przede wszystkim, oczywiście, chciałbym to streścić w jak najkrótszym kontencie, który chcę tutaj dla Ciebie nagrać, bo o treningu mentalnym mógłbym opowiadać przez najbliższe 24 godziny bez przerwy, więc teraz chcę Ci odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, żebyśmy mogli zrozumieć, po co piłkarzom trening mentalny, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę w ogóle ten trening mentalny jest. Dużo się słyszy na ten temat ostatnio, trening mentalny, coraz wśród większej ilości osób powiela się ten temat. Przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, najprościej mówiąc, trening mentalny to jest praca nad Twoją głową, nad Twoimi emocjami, nad Twoimi myślami, przekonaniami, nad Twoim charakterem, Twoim podejściem, Twoim dialogiem wewnętrznym itd., itd. Wszystko, co jest właśnie związane z głową. Ale przede wszystkim tutaj musimy sobie uświadomić, że trening mentalny jest taką drogą do osiągnięcia Twojego sukcesu w piłce nożnej i w Twojej karierze piłkarskiej. Bo wszystko, o co się rozchodzi w treningu mentalnym, to przede wszystkim o uzyskanie konkretnych i, uwaga, mierzalnych efektów, abyś osiągnął sukces w piłce nożnej. W każdej dziedzinie, obojętne czego byśmy nie robili, dążymy do efektów, żeby nie robiło się czegoś tylko dla robienia czegoś, ale właśnie po to, aby mieć te rezultaty, efekty i wyniki. I tak samo, jak idziesz na trening piłkarski klubowy, to nie tylko po to, aby odbębnić ten trening i po prostu trenujesz, bo trenujesz i tak dalej, tylko pragniesz, chcesz i zależy Ci na tym, aby coś osiągnąć właśnie w piłce nożnej. Tak samo jak idziesz na trening motoryczny, czy idziesz na siłownię, to nie chcesz po prostu pomachać sztangą i poćwiczyć bicep, żeby się wzmocnił, tylko może masz jakiś konkretny plan motoryczny i chcesz się skupić nad jakimiś konkretnymi aspektami motorycznymi. I właśnie w treningu mentalnym jest dokładnie tak samo. Chcemy, abyś osiągnął sukces w piłce nożnej i dlatego jest wiele aspektów związanych z treningiem mentalnym. I teraz, oczywiście, zaraz do nich sobie przejdziemy, zaraz Ci o tych wielu aspektach powiem, nad czym można pracować, jeśli chodzi o sferę mentalną i trening mentalny dla piłkarzy. Natomiast, żeby Ci to pokazać tak w najprostszy sposób i z najlepszej strony, z różnych perspektyw, żebyś też tutaj doświadczył innych bodźców mentalnych i też innych perspektyw, możemy to porównać do budowy domu lub wykańczania domu, mieszkania. Jeśli jesteś rodzicem lub starszą osobą, która już tego doświadczyła, to bardzo dobrze wiesz, o co tutaj chodzi. Jeśli robiłeś to pierwszy raz, czy budowałeś dom, czy wykańczałeś dom, mieszkanie, no nie było to wcale na początku takie proste, jak mogłoby się wydawać. Było 1000 spraw, którymi musiałeś się zająć i po prostu się ich nauczyć. I no, nie bez kozery wzięły się te różne stwierdzenia i przysłowia, że właśnie dobrze, aby wykończyć dom, zanim ten dom wykończy Ciebie i pierwszy dom dla wroga, drugi dla przyjaciela, a trzeci dopiero dla siebie. Dlaczego? Skąd się coś takiego wzięło? Bo ludzie nie mają wiedzy na ten temat. Nigdy tego nie doświadczyli, nie uczyli się na ten temat, więc z jakiego powodu mogą wiedzieć, jak coś takiego robić? I o to właśnie chodzi. Trening mentalny jest takim gotowym planem, tak to nazwijmy, na perfekcyjne wykończenie Twojego wymarzonego domu. Ty masz całą wtedy wiedzę, know-how, konkretne techniki i informacje od osób, które już tego doświadczyły wiele, wiele razy i znają po prostu się na rzeczy, aby Ci powiedzieć, słuchaj, nie rób tego tak, bo na tym stracisz dużo zdrowia, dużo emocji, dużo pieniędzy, dużo swojego czasu, więc po prostu tego nie rób, rób konkretnie to, po kolei to, potem to, to, to i to. I dzięki temu właśnie będziesz miał dużo spokoju, dużo zaoszczędzonych pieniędzy i tak samo dużo szczęścia w swoim życiu. W innym przykładzie możemy podejść do tego pod kątem, powiedzmy, nauki, zdawania egzaminu do prawa jazdy, przygotowywania się, aby zdać w końcu ten egzamin. No i teraz oczywiście możesz się tym stresować, możesz oczywiście próbować, że tak powiem, zdać za pierwszym razem ten egzamin. Natomiast gdybyś miał taką możliwość poznania
super genialnych technik na temat tego, jak się zachowywać podczas na przykład tego egzaminu. Co mówić, czego w ogóle totalnie nie mówić, bo może to na przykład w jakiś sposób sprawić, że wypadniesz źle przed egzaminatorem i tak dalej, i tak dalej. Na czym się skupiać, na jakie elementy zwracać uwagę, jak trzymać kontrolę i nerwy na wodze, aby się nie stresował i tak dalej, i tak dalej. Możesz przez to doświadczać, możesz przez to przechodzić wiele razy, ale jeśli miałbyś konkretny pattern, schemat, wzorzec, byłoby 1000 razy prościej. I teraz przechodząc już na to, co kocham najbardziej, czyli na sferę świata piłkarskiego. Tu jest kropka w kropkę dokładnie tak samo. Jeśli właśnie mówimy o treningu piłkarskim, tutaj dokładnie tak samo musisz wiedzieć, że chcesz się skupić nad konkretnymi elementami. Jeśli masz dietę, to wiesz konkretnie, co jeść. Masz konkretnie rozpisane posiłki, wiesz, jakie zakupy kupić, jakie produkty, co masz przygotować. Jest krok po kroku wszystko rozpisane. W treningu motorycznym, planie motorycznym jest dokładnie to samo. Wiesz konkretnie, co masz robić, nad czym się skupiać, jakie ćwiczenia wykonywać, w jakiej ilości powtórzeń, w ilu seriach i tak dalej, etc., etc. I dokładnie tak samo jest z treningiem mentalnym. Tu nie chodzi o to, żebyś męczył się i żeby ta droga twoja do sukcesu była katorżnicza, ciężka i masakryczna, tylko przede wszystkim ta droga ma ci sprawiać radość i przyjemność. Bo nie zapominaj, robisz to, co kochasz i to jest coś, co jest najpiękniejsze na tym świecie. Że dążysz do swoich celów, dążysz do swoich marzeń, robiąc to, co kochasz i w czym możesz być najlepszy. I właśnie o to tutaj chodzi. I to jest właśnie potęga treningu mentalnego. Aby się nie męczyć, aby się nie denerwować, nie wkurzać, nie łapać się za głowę, kurczę, jak tutaj rozwiązać tę sytuację, jak rozwiązać ten problem. Chodzi, abyś miał gotowy przepis, tak to nazwijmy, na osiągnięcie twojego sukcesu w karierze piłkarskiej. I właśnie po to jest ten trening mentalny. Abyś wiedział, nad czym pracować i w jaki sposób to robić. Aby nie popełniać masy błędów innych piłkarzy i zawodników, którzy albo zmarnowali swój potencjał, albo nie wykorzystali maksimum swojego potencjału, nie osiągnęli sukcesu, albo osiedli na laurach i tak dalej, i tak dalej. Tylko właśnie tutaj poprzez trening mentalny o to nam chodzi, abyś przede wszystkim wykorzystał maksimum swojego potencjału, abyś grał na najwyższym możliwym poziomie i trzeba to zrobić właśnie poprzez wyznaczenie konkretnych celów. Poprzez to, abyś pracował właśnie nad swoją pewnością siebie. Aby nie tylko twoje umiejętności świadczyły o tobie na boisku, bo co ci będzie z genialnych umiejętności, że masz świetną technikę, jak boisz się pokazać swoich pełni możliwości właśnie podczas treningu, meczu, czy jakiegokolwiek sparingu, bądź testów. O to właśnie tutaj nam chodzi i to jest kluczowe. Aby zbudować twoją ogromną pewność siebie, to jest właśnie trening mentalny. Aby pracować nad twoim poczuciem własnej wartości, nad wiarą twoją w siebie samego i w twoje umiejętności, nad wiarą w osiągnięcie sukcesu, nad całym szeroko pojętym profesjonalizmem, nad wyznaczaniem celów, abyś wiedział, jak wyznaczać cele krótkoterminowe, długoterminowe, cele na kilka lat do przodu, bo tak się tworzy spektakularny sukces, zarówno w życiu, jak i w karierze piłkarskiej. Tak samo, abyś wiedział, jak w pełni się koncentrować. Jak umieć być maksymalnie skoncentrowanym, czy to na zadaniach, które masz do wykonania na treningu, czy w życiu codziennym, tak, aby nie rozpraszać swoich myśli. Tak samo jest tutaj kwestia umiejętności wchodzenia w stan flow, a tak samo właściwego zarządzania tymi właśnie myślami. Czyli żeby nie było tak zwanego overthinking, że cały czas masakryczne analizy w twojej głowie, przemyślenia, bodźce, negatywne myśli, 1000 pomysłów i myśli na minutę, czy to będzie tak, czy jak to będzie, jak trener tak powie, a czy to wpłynie na moją karierę piłkarską, matko święta i tak dalej. Właśnie o to nam tutaj chodzi. Aby złapać ten maksymalny luz i spokój. Luz piłkarski. Abyś potrafił na maksa, podkreślam, wykorzystać pełnię swoich możliwości. Bo po to właśnie trenujesz tytanicznie na treningach. Po to wkładasz całe serducho każdego jednego dnia, aby stawać się lepszym piłkarzem. A nie chcemy, aby poprzez brak pracy nad treningiem mentalnym zaprzepaścić sobie możliwość osiągnięcia tego wielkiego sukcesu. Tak samo kolejnymi elementami jest praca nad twoim leadershipem, czyli umiejętnością bycia prawdziwym liderem na boisku, który rządzi i dzieli, mówiąc kolokwialnie, który właśnie wyznacza standardy, pomaga drużynie i inspiruje ją do wychodzenia na jak najwyższy poziom. Ale tak samo oczywiście przede wszystkim jest tutaj praca związana właśnie z twoją kontrolą emocji, a również tak samo z zarządzaniem czasem, z umiejętnością planowania, realizacją twoich celów, zadowoleniem z życia i z gry. Tak samo z twoją pracowitością, abyś nie osiadał na laurach
przy pierwszych lepszych sukcesach, tylko cały czas w pełni sfokusowany i skoncentrowany zmierzał po to, co sobie wyznaczyłeś na początku swojej drogi. Żebyś tak samo tutaj cały czas dążył do tego sukcesu i oczywiście tak samo pracował nad swoim dialogiem wewnętrznym. Abyś przede wszystkim umiał radzić sobie z porażkami. Bo każdy potrafi działać na wyższych obrotach, gdy wszystko idzie jak spłatka. Ale właśnie wtedy, gdy nie wychodzi. Gdy coś nie poszło po twojej myśli. Gdy zagrałeś słabszy mecz. Gdy nie był to taki występ, jakbyś sobie tego życzył. Gdy zagrałeś gorszy trening. Albo gdy pomimo wszelkich starań, chęci i świetnego twojego meczu przegraliście jako drużyna. Właśnie o to chodzi, podkreślmy, aby dawać wyniki, rezultaty i efekty. I właśnie tutaj o to chodzi. Po to jest praca nad treningiem mentalnym dla piłkarzy. Aby potrafić umieć sobie z tym radzić. Potrafić sobie radzić z trudnościami, z kontuzjami, z urazami, które są naturalną koleją rzeczy, gdy dążymy do wielkiego sukcesu. Idąc dalej. Tak samo mamy kwestię radzenia sobie ze stresem, który jest bardzo wszechobecny wśród zawodników i piłkarzy. Radzeniem sobie z presją zewnętrzną i wewnętrzną. Właśnie ten luz wojskowy, o którym wspomnieliśmy. Dojrzałość mentalna i tak dalej, i tak dalej. Uwierzcie mi, mógłbym o tym rozmawiać długo, długo jeszcze przez wiele godzin. Ale chcę Ci dać jak największy tutaj konkret. Chcę, abyś zrozumiał, dlaczego cholernie tak ważny jest trening mentalny i jest Ci potrzebny do osiągnięcia sukcesu. I dlatego właśnie tutaj jest klucz dla Ciebie. Musisz zweryfikować, do czego chcesz dążyć, jakie masz problemy, jeśli chodzi o sferę mentalną i w czym chcesz się rozwinąć. Bo to, że coś jest ok, to niekoniecznie wystarczy. Trzeba cały czas zmierzać do tego wyższego poziomu. I dlatego tutaj Ci pokazuję, trening mentalny to jest absolutny must have. To jest fundament i świętość, jeśli chcesz osiągnąć sukces w piłce nożnej. Bo same elementy zdrowego odżywiania, regeneracji, treningu piłkarskiego, motorycznego nie zdadzą po prostu szansy, nie zdadzą roli, jeśli nie wdrożysz w tego całego swojego osiągania sukcesu, nie wdrożysz w to życie pracy nad treningiem mentalnym. To jest dla Ciebie najważniejsza rzecz, aby móc osiągać sukces jako pełnia Twojego potencjału. Nie na 10%, tylko na maksa. I o to właśnie tutaj nam chodzi. Więc teraz zastanów się i daj mi znać również w komentarzu, czy dla Ciebie również trening mentalny jest tak samo ważny jak dla mnie, czy to jest dla Ciebie mega ważna sfera i jakie widzisz obszary może tutaj w pracy nad treningiem mentalnym. Dlatego przede wszystkim zachęcam Cię mega do pracy nad treningiem mentalnym. Zachęcam Cię również, jeśli chcesz rozwijać się pod kątem mentalnym, chcesz osiągnąć sukces w piłce nożnej lub wyjść na jeszcze wyższy poziom, masz na to możliwości, masz finanse, aby działać z trenerem mentalnym, serdecznie Cię zapraszam. Napisz do mnie na maila biuro@antonimielecki.com albo na moim fanpage'u na Facebooku Antoni Mielecki Trener Mentalny. Zadaj mi pytanie. Porozmawiamy, jak mogę Ci pomóc pod kątem treningu mentalnego, jak możemy wynieść Twoją karierę na wyższy poziom, tak aby to było indywidualnie skrojone dla Ciebie. Twoja praca mentalna. To, co jest dla Ciebie stricte najważniejsze, bo tak się pracuje nad treningiem mentalnym. Nie wrzucamy wszystkich do jednego wora, tylko każdy indywidualnie pracuje nad tym, co jest dla niego najważniejsze. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że trochę rozwiałem oczywiście tutaj jakieś wątpliwości, przemyślenia, refleksje i pytania na temat tego, po co piłkarzom trening mentalny? Właśnie po to, aby osiągnąć spektakularny sukces i było to 1000 razy prostsze. Abyś nie musiał się martwić, walczyć z tym, tylko żeby ta droga była przyjemnością. Bo przypomnijmy, robisz to, co kochasz i dążysz do tego, aby być w tym najlepszy. Tak, ile możesz siebie dać, maksimum potencjału. I to jest oczywiście tutaj dla nas absolutnie najważniejsze. Więc teraz proszę Cię, daj znać w komentarzach, oczywiście subskrybuj, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, przed nami dużo odcinków Mentalnej Ligi Mistrzów. Mam nadzieję, że ten materiał dał dla Ciebie dużo wartości. Jeśli masz jakieś pytania, tak jak wspomniałem, zapraszam zarówno na moją stronę antonimielecki.com i do kontaktu mailowego. Mam nadzieję, że będę w stanie i będę mógł Ci pomóc osiągnąć Twój sukces. W takim razie, jak to zawsze, 3, 2, 1, lecimy po marzenia. Liga Mistrzów czeka.